Wniosek formalny, aby Komisja Gospodarki zasięgnęła opinii Komisji Kodyfikacyjnej z projektu. To jest kodeksu pracy. No, wniosek, zaraz. To jest zasada taka. No. Tak, zaraz skonsultujemy to z prawnikami. Idzie do nas po... Nie ma sprzeciwu, jest zgoda na Komisję Gospodarki, tylko jeszcze dodatkowa opinia Komisji Kodyfikacyjnej. Znaczy nie, procedura kodeksowa jest inna, jeżeli jest decyzja. Bo to musimy głosować. Panie. No to wniosek, czyli wniosek o opinię do głosowania. Tak, to jest panie pośle, rozszerzenie tej rekomendacji marszałka Sejmu i prezydium. I w takim razie, gdyby pan się tutaj upierał, to wówczas musielibyśmy uznać to za pewnego rodzaju sprzeciw i przekazać to do głosowania w bloku głosowań. Sprzeciw żeby do Komisji Gospodarki. Ja nie zgłaszam. Tak, bo to jest jakby rozszerzenie wniosku prezydium Sejmu, pani marszałek. Zasięgnięcie opinii przez Komisję Kodyfikacyjną. Tak, ale to jest rozszerzenie wniosku o skierowanie i to musi być decyzja wówczas podjęta w głosowaniu. Ja myślę, panie pośle, że na posiedzeniu... Ja mówię o zasadzie. Tak, i ja bym proponował tak. Czy pan poseł jest członkiem Komisji Gospodarki? Jestem członkiem kodyfikacyjnej komisji. Członkiem Komisji Kodyfikacyjnej. Każdy poseł ma prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu komisji. I ja bym rekomendował takie rozstrzygnięcie, jeśli pan poseł uznaje za właściwe, że jako członek Komisji Kodyfikacyjnej dobrze byłoby, gdyby w tych posiedzeniach komisji pan poseł uczestniczył i myślę, że poprzez włączenie w dyskusję tych myśli, o które chciałby pan uzupełnić, to sprawozdanie możemy... Panie marszałku, jakby był marszałek Zych, to by to wyjaśnił dokładnie, bo chodzi głównie o procedurę. Nie? Procedura jest taka, że jest to rozszerzenie rekomendacji marszałka i prezydium Sejmu. Ale rozumiem, że ta moja propozycja taka, że każdy członek Sejmu, każdy poseł może uczestniczyć w posiedzeniu każdej komisji. Pan poseł skorzysta z tej okazji, z całą pewnością wniesie te uwagi, które chciałby wnieść, gdyby projekt uzyskał skierowanie również do Komisji Kodyfikacyjnej. Panie marszałku, ja nie mam, że tak powiem, uwagi, jeśli chodzi o sam projekt, tylko procedura w Sejmie jest taka przyjęta, że jeżeli są projekty kodeksowe, to trafiają do Komisji Kodyfikacyjnej, co do zasady. Jeżeli tę zasadę łamiemy, no to wtedy jest problem. Dlatego go zgłosiłem. Dziękuję.